Szanowni, i teraz szybko druga część naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy rozmawiać o potęgach dwójki i wykorzystaniu własności potęg dwójki do rozwiązywania różnych interesujących zadań. I ta część będzie pochodzić z seminarium, które zorganizował Komitet Olimpiady Matematycznej Juniorów dla Nauczycieli Matematyki. Ja uczestniczyłem w tym seminarium i seminarium prowadził sam szef Olimpiady, Arkadiusz Mencer. No ale zaczniemy od zadania, które gdzieś tam z innego źródła wziąłem, bo zależy mi na tym, żeby wprowadzić taki pewien sposób myślenia o liczbach. Mamy znaleźć wszystkie dodatnie liczby naturalne n, dla których liczba zapisana w takiej postaci, najpierw n jedynek, a potem n dziewiątek, jest liczbą pierwszą. No i dla n równego 1 to jest 19 i to jest rzeczywiście liczba pierwsza. Dla n równego 2 to są dwie jedynki, dwie dziewiątki. No i musimy się zastanowić, da się to rozłożyć, czy się nie da tego rozłożyć na iloczyn dwóch czynników, z których jeden na żaden na pewno nie jest jednością. No i będziemy próbowali rozłożyć. No i taką liczbę 1199 możemy przedstawić jako 1100 plus 99, no ale 1100 to jest 11 setek, a 99 to jest 11 dziewiątek. No i teraz to 11 można wyciągnąć przed nawias, a tu zostanie 100 plus 9, 11 razy 109, na pewno nie jest to liczba pierwsza. Podobnie dla n równego 3, 111 999, znowu 111 razy 1000 plus 999 i znowu ta sama sztuczka, 111 razy 1000 plus 111 razy 9, 111 wyciągamy przed nawias i dostajemy 111 razy 1009. Też nie jest to na pewno liczba pierwsza i widać, że tak będzie się to wszystko toczyć dalej. Notabene dla n równego 3 to łatwo jest też sprawdzić, że ta liczba jest podzielona przez 3, no bo suma cyfr 3 dziewiątek jest podzielona przez 3 i do tego dodamy sumę 3 jedynek równą 3, to też będzie podzielona przez 3. Ale w ten sposób to idziemy jakby tą samą drogą. No dla dowolnego n to mamy jakąś taką konstrukcję. No i to jest n jedynek razy 10 do n tej plus n dziewiątek. No zauważmy, że tu było n równe 2, to było 11 razy 10 do kwadratu n równe 2, tak? N równe 3 było 111 razy 10 do trzeciej, n jedynek, czyli 3 jedynki razy 10 do trzeciej i w związku z tym to rzeczywiście tak się uogólnia. No i można te n jedynek wyciągnąć przed nawias i tu zostanie 10 na n tej plus 9, czyli znowu iloczyn dwóch liczb definitywnie różnych od jedności, więc to dla dowolnego n większego od 1 nie jest to z całą pewnością liczba całkowita, liczba pierwsza, a gdyby ktoś chciał zapisać te n jedynek w takiej postaci bardziej zwartej, no to n jedynek to jest n dziewiątek podzielić przez 9, no ale n dziewiątek to jest 10 do n tej minus 1. Tak, 99 to jest 10 do kwadratu minus 1, 999 to jest 10 do trzeciej minus 1, no to się dzieli przez 9, no bo te 10 do n tej minus 1 to jest dokładnie n dziewiątek. Więc z tym pierwszym zadaniem już żeśmy sobie poradzili. No i teraz idziemy dalej. I argumentacja, czyli to, co będzie nam potrzebne do zrozumienia tych zadań. No, podzielność przez potęgi dwójki, to chodzi o to, że 10 dzieli się przez 2 i zresztą dzieli się przez 5, więc jeżeli mamy 10 do k tej, no to dzieli się to przez 2 razy 5 do k tej, czyli zarówno przez 2 do k tej, jak i przez 5 do k tej. No i teraz jeżeli możemy sobie liczbę rozłożyć jakąś w ten sposób, że to jest x razy 10 do k tej plus y, no to ta liczba ma taką postać, że to jest x, potem jest kzer, x razy 10 do k tej. Zauważcie, x razy 10 do trzeciej, x tysięcy, to jest x i potem 3 zera.
No a potem występuje k cyfr pozostałych tego y. No i w sumie ta liczba wygląda w ten sposób. No i teraz, ponieważ x razy 10 do katej dzieli się przez 2 do katej, no to warunkiem, żeby r było podzielne przez 2 do katej bez reszty, jest to, żeby r dzieliło tę część y. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o podzielność przez 5 do katej. No i jeżeli sobie weźmiemy taką liczbę cecha podzielności przez 8, tak jak my się jej uczymy, no mówi nam, że liczba utworzona z ostatnich trzech cyfr musi być podzielna przez 8, no ale to pasuje tutaj do tego generalnego schematu. I rzeczywiście 2 do trzeciej dzieli jakąś taką liczbę, no wtedy i tylko wtedy, jeśli dzieli ostatnie trzy cyfry, ponieważ tę liczbę można zapisać jako 123 tysiące plus 448. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie dać się jakoś zafiksować na takim sposobie myślenia, bo przez 8, czyli przez 2 do 3 dzielą się też liczby mniejsze od 1000, na przykład 16 albo 24. I jak pytamy o podzielność przez 2 do 3 ogólnie zapisanych liczb, no to zawsze trzeba pamiętać o tym, że też mogą być takie, które się od 1000 są mniejsze. No i na rozgrzewkę takie zadanie. Czy dowolne 6 parami różnych i niezerowych cyfr można zapisać w takiej kolejności, aby otrzymać liczbę sześciocyfrową podzielną przez 4? Parami różnych, to znaczy różnych po prostu. Wszystkie te liczby muszą być różne i żadna z nich nie może być równa 0. No i mamy zapisać za ich pomocą liczbę sześciocyfrową podzielną przez 4. Sześciocyfrowa liczba, długa liczba, 4, 2 do kwadratu, spoglądamy na liczbę dziesiątek i jedności, no i jakie tu mamy możliwości? No 0, 4, 0, 8, ale nie może być, bo nie może być 0, 12, 16, 20 nie może być, bo nie może być 0, 24, 28, 32, 36, 40 nie może być, bo nie może być 0, 44 nie może być, bo te liczby się powtarzają, dwie czwórki, 48, 52, 56, 60 nie, bo nie może być 0, 64, 68, 72, 76, 80 nie, bo nie może być 0, 84, 80 nie, 8 nie, bo nie mogą się powtarzać, 92 i 96. No i żeby znaleźć taką kombinację, mamy tutaj do dyspozycji 5 liczb nieparzystych i jedną parzystą. No widać, że trzeba by, no nie, jakby szukamy odpowiedzi, patrzymy, czy możliwa jest odpowiedź negatywna na to pytanie, no to warto wybrać wszystkie 5 liczb nieparzystych, bo tu dalej jest w tym, na tej liście dużo więcej liczb parzystych niż nieparzystych. No ale warto zauważyć, że czwórka akurat występuje zawsze z liczbą parzystą. Więc jeżeli będzie na tej liście jedyną liczbą, a mamy 5 nieparzystych i jeszcze jedno miejsce dla szóstej, jeżeli wybierzemy czwórkę, no to z takich kombinacji tych niepowtarzających się, kombinacji tych sześciu cyfr nie da się ułożyć liczby sześciocyfrowej podzielnej przez 4. Co mamy dalej? No teraz takie zadanie, mamy wyznaczyć wszystkie dodatnie liczby całkowite n i m, że taka liczba utworzona z m trójek i n szóstek jest podzielna przez 8, podzielna przez 16 i jest kwadratem liczby całkowitej. No ja zrobiłem sobie tutaj taką tabelkę. Te znaczki tu oznaczają, czy jest podzielne przez. No i zaczniemy od podzielności przez 4. No jeżeli mamy m plus n równe 2, czyli m równe 1 i n równe 1, bo to muszą być liczby dodatnie, m i n, więc najmniejsza możliwa jest 1, no to mamy liczbę 36, która dzieli się przez 4, ale nie dzieli się przez 8 i nie dzieli się przez 16, no bo to jest 4 razy 9, więc ósemka w tym rozkładzie nie wystąpić nie może. Jeżeli mamy n plus m równe 3, no to mamy dwie możliwości, 2, 1 albo 1, 2. 336 dzieli się przez 4, przez 8 i przez 16.
to widać stąd. Natomiast 366 nie dzieli się przez 4, a zatem też na pewno nie dzieli się przez 8 i nie dzieli się przez 16, bo gdyby się dzieliła przez 8, to dzieliłaby się też przez 4. No i jeśli chodzi o podzielność przez 8, to już korzystając z tego twierdzenia, 8 to jest 2 do 3, cokolwiek będziemy dopisywać tutaj z przodu, nie będzie psuło tej podzielności przez 8 i nie będzie psuło podzielności przez 4. W związku z tym wszystkie liczby takiej postaci coś 336 będą się dzieliły i przez 4 i przez 8. No i jeśli koncentrujemy się na podzielności przez 8, no to mamy tutaj taki warunek. M musi być większe równe 2, a N musi być równe 1. No dobrze, to teraz M plus N równe 4. Będziemy rozważać podzielność przez 2 do 4. 3336 dzieli się wprawdzie przez 4 i przez 8, to na podstawie tej linii, no ale nie dzieli się przez 16. Łatwo zobaczyć. 1000 podzielić przez... Jak to jest? Przez 8 sprawdźmy, tak? 1000 podzielić przez 8 to jest 125, a 336 podzielić przez 8 to jest 42, tak? Czyli w sumie 125 plus 42 to jest liczba nieparzysta, więc brakuje tutaj jeszcze jednej dwójki, żeby w tym wyniku, żeby podzielić to jeszcze raz przez 2 i dostać podzielność przez 16, więc to wygląda tylko tak. No, w pozostałych przypadkach to nie ma o czym mówić, bo 66 nie dzieli się przez 4, więc na pewno nie będzie się dzieliło przez 8 ta liczba i przez 16. A zatem, jeśli chodzi o podzielność przez 16, to jest tylko jeden przypadek: m równe 2, n równe 1. No i pytają nas, kiedy taka liczba może być kwadratem liczby całkowitej. No, jeśli m jest równe 1 i n jest równe 1, to 36 to jest 6 razy 6. W pozostałych przypadkach zwróćcie uwagę, że liczby tej postaci dzielą się 336 dzieli się przez 8 i przez 16, ale nie jest kwadratem liczby całkowitej, no bo 21 to jest 3 razy 7. Tu wprawdzie jest 2 do 4, ale 3 razy 7 nie jest kwadratem liczby nieparzystej. No ja odwołuję się do tego, że w rozkładzie liczby n kwadrat na czynniki pierwsze muszą się pojawić parami wszystkie czynniki pierwsze liczby n, więc liczba tych czynników pierwszych musi być parzysta. Jeżeli n to jest 2 do k tej razy c, a c jest liczbą nieparzystą, no to n kwadrat będzie 2 do 2 k tej razy c do kwadratu. No, 21 to nie jest kwadrat liczby nieparzystej, w związku z tym 336 nie jest kwadratem liczby całkowitej. No, a dalej już jest tylko gorzej, dlatego że zgodnie z tą tabelką mamy sytuację taką, że coś się dzieli przez 8, ale nie dzieli się przez 16. A jeżeli liczba się dzieli przez 8, to ma 3, co najmniej 3 czynniki trzy dwójki, nieparzystą liczbę dwójek, więc brakuje tej jeszcze jednej dwójki, żeby utworzyć z tego kwadrat, coś, co może być kwadratem liczby całkowitej. Jak nagrywając teraz, pomyślałem sobie, że ten argument trzeba troszeczkę może poprawić, dlatego że no popatrzcie, jakbyśmy tutaj mieli, no bo mamy tak, 366 to jest 2 do 4, czyli jest parzysta liczba dwójek, 4 dwójki w tym rozkładzie. No jakbyśmy dalej liczyli te dwójki i dopisywali trójki
z przodu, tak? No to 3336. Tak, 3336, no to by było 3 razy 10 do trzeciej potęgi, dodać 336. No, w tych 336 mamy 2 do czwartej, a w 10 do trzeciej mamy 2 do trzeciej, także to da się wyciągnąć stąd przed nawias tylko 2 do trzeciej, więc nie może to być, nie może to być, a tu zostanie dalej liczba nieparzysta, tak mi się wydaje. No i jakbyśmy dalej szli tą samą drogą i dopisywali kolejne trójki, no to oczywiście zawsze tutaj 3, 3, 3, 3, 6, no to byłoby 33 razy 10 do trzeciej plus 336. No i znowu to jest 33 razy 2 do trzeciej. 10 do trzeciej to jest 2 do trzeciej razy 125, tak? 8 razy 125. Możemy spróbować to dalej liczyć. Więc to jest 2 do trzeciej razy 33 razy 125, dodać 21. Dodać 42, bo tu 8 jest, tak? Dodać 42. No ewidentnie to będzie liczba nieparzysta, także tej czwartej dwójki się stąd nie zapisałem. 336 razy 8 razy 42 to jest liczba nieparzysta, dodać parzysta będzie liczbą nieparzystą, więc tej czwartej dwójki się stąd po prostu nie uzyska. No dobrze, teraz jeszcze takie zadanko, czy istnieje liczba naturalna, aha, no czyli w tym poprzednim zadaniu jedyną możliwością, żeby to był kwadrat liczby całkowitej, to jest liczba 36, m równa się 1, n równa się 1. No i teraz, czy istnieje taka liczba naturalna n większa od 0, że liczba 2 do n tej kończy się 4 jednakowymi cyframi? No, po pierwsze, dla n równego 1, 2 lub 3, to liczba się nie kończy 4 cyframi w ogóle i tak będzie dalej aż do chyba n równego 10, ale nam wystarczy rozpatrzeć liczby większe równe 4, no bo wtedy to 2 do n tej musiałoby się dzielić przez 16, czyli musiało być liczbą parzystą. W grę wchodzą takie 4 zakończenia, skoro mają być jednakowe, no a na końcu może być 0, 2, 4, 6 lub 8, to musi tak wyglądać. To nie wchodzi w grę, bo dzieliłoby się wtedy przez 5, a 2 do n tej się na pewno przez 5 nie dzieli. No a 2222 to jest 2 razy 1111, 4444 to jest 4 razy 1111 i tak dalej, żadna z tych cyfr, żadna z tych liczb nie dzieli się przez 2 do czwartej. A przypominam, że liczba 2 do n tej dzieli się przez 2 do czwartej, jeżeli jej liczba utworzona z ich 4 ostatnich cyfr dzieli się przez 2 do czwartej. Tak? Dlatego, że 10 do czwartej już się przez 2 do czwartej będzie dzielić. Czyli niezależnie od tego, co stoi tutaj z przodu, to na podzielność przez 2 do czwartej nie ma wpływu, no na tym polega jakby siła tego argumentu. No i w końcu takie zadanie, czy istnieje taka liczba dodatnia całkowita n, że w zapisie dziesiętnym liczby 2 do n tej każda z tych cyfr występuje taką samą liczbę razy. No nie istnieje i to łatwo można sprawdzić, bo gdyby policzyć sumę cyfr takiej liczby, no to
byłoby k razy 0, k razy 1, k razy 2 i tak dalej, aż do k razy 9, k wyciągam przed nawias. Suma takich liczb od 1 do 9 to jest 45, to się też przydaje przy kwadratach magicznych, no czyli to byłoby k razy 45, czyli dzieliłoby się przez 9, to znaczy wynikałoby stąd, że liczba 2 do n dzieli się przez 9, no a się nie dzieli, nie ma żadnej możliwości. Więc to oznacza, że takiej liczby całkowitej nie ma. I to wszystko. Dziękuję.